Witajcie serdecznie. To jest niespodzianka dla Was i niespodzianka dla mnie, bo nie planowałem się niczym dzielić. Tak jak tutaj pastor Wasz wspomniał, gdzieś przejazdem jesteśmy. Obiecałem Dawidowi, który jest dzisiaj ze mną, że go zabiorę do dobrego zboru i padło na Was, słuchajcie. Gdzieś tak sobie pojechaliśmy na cały dzień tutaj do Wisły, do Ustronia i chcieliśmy zawitać do Was na nabożeństwo. I chwilę przed pastor poprosił, czy bym się czymś podzielił. Wiecie, więc kilka dosłownie myśli. Jeżeli to jest wieczór modlitwy, to chcę Wam powiedzieć o modlitwie. Wiecie, modlitwa jest czymś, co powinna charakteryzować nas, ludzi wierzących. Amen. To powinno być coś, co jest cechą charakterystyczną dzieci Bożych. Bo kiedy czytamy w Bożym Słowie, kiedy Bóg mówi o swoim domu, to nazywa go domem, nie wiem, spotkań, kazań, agapę. Oczywiście te wszystkie rzeczy są ważne, ale Bóg swój dom nazywa domem modlitwy. To, co powinno charakteryzować dom Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie zgromadzają się Jego dzieci, to jest dom modlitwy. Kiedy pastor mi powiedział, dzisiaj jest troszeczkę inne nabożeństwo, bo jest bardziej modlitewne, to ja się cieszę z takich nabożeństw, bo to są jedne z bardziej błogosławionych czasów, kiedy zgromadzamy się, aby uwielbiać Pana Boga, aby mieć z Nim społeczność, aby do Niego się zwracać. Wiecie, bo to jest łaska. Nikt z nas nie miałby prawa przyjść do Boga i do Niego mówić, ale to, co zrobił Jezus Chrystus dla każdego z nas, to, że otworzył nam drzwi, szeroko otworzył nam drzwi do tego, abyśmy mogli jako ludzie mieć społeczność z Bogiem, który stworzył te niesamowite góry, które otaczają tutaj, wiecie, Ustroń. Bogiem, który stworzył słońce, Bogiem, który powołał świat. Wiecie, z takim Bogiem dzisiaj możemy mieć społeczność. Więc kilka myśli co do modlitwy. Słuchajcie, mamy dom Boży nazywać domem modlitwy. Przypomnijcie sobie w Dziejach Apostolskich, jak Jezus za chwilę odchodzi do swojego Ojca, mówi do swoich uczniów, oczekujcie. Wiemy, że mówił tutaj o Duchu Świętym, że mieli oczekiwać wylania Ducha Świętego, ale ja chcę troszeczkę szerzej o tym powiedzieć. To znaczy wierzę, że Bóg mówi do Kościoła, oczekujcie, to znaczy miejcie ze mną społeczność, miejcie ze mną modlitwę, przychodźcie do mnie. Wiecie, to nie dotyczy tylko tego momentu wylania Ducha Świętego. Ale wierzę, że dzisiejsze wtorkowe spotkanie jest czasem, kiedy Bóg mówi do Kościoła, oczekujcie, amen. Wiecie, my jesteśmy uczeni w dzisiejszych czasach żyć bardzo szybko, otrzymać coś bardzo szybko. No, przesyłka kurierska, jak jest dzień później, to już jesteśmy, wiecie, niezadowoleni. Ale Bóg chce uczyć Kościół. Właśnie poprzez takie spotkania, kiedy zgromadzamy się wspólnie, Bóg chce mówić do Kościoła, oczekujcie. Czy przyszedłeś dzisiaj na to miejsce się tylko pomodlić? Czy twoja i moja modlitwa jest momentem oczekiwania? Kiedy się zgromadzamy, wiecie, mamy oczekiwać czegoś z nieba. Amen. Czegoś, co tylko Bóg jest w stanie dać Kościołowi. Czegoś, co tylko Bóg jest w stanie poruszyć w twoim i w moim życiu. I wierzę, że to jest bardzo ważny aspekt, gdy uczniowie usłyszeli, oczekujcie. Czy uczniowie byli posłuszni? Tak. Słuchajcie, kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, jest w 14 wersecie napisane, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Rozdział dalej jest napisane, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Drugi rozdział, 42 werset mówi i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. I wiecie, takich fragmentów w Dziejach Apostolskich mamy wiele, w których widzimy, że kiedy Jezus powiedział Kościołowi oczekujcie, oni dosłownie się do tego zastosowali. I wiecie, oni oczekiwali. Widzimy, że życie modlitewne było jednym z ważniejszych rzeczy, na którym się skupiali, kiedy przychodzili przed Boże oblicze. Wiecie, nie mam dzisiaj może czasu o tym mówić, ale to, co mnie inspiruje w tych krótkich fragmentach, to jest to, że jest tam napisane, że oni jednomyślnie, że oni razem, że oni wspólnie, jak na jednym miejscu. Wiecie, oczekiwali Bożego działania i tak również doświadczyli chrztu Duchem Świętym. Wiecie, my musimy doceniać takie spotkania jak teraz, kiedy wspólnie, kiedy razem, kiedy jednomyślnie i na jednym miejscu oczekujemy Bożego działania. Bo właśnie w takich okolicznościach został wylany Duch Święty. Właśnie w takich okolicznościach Kościół doświadczał działania Bożego.
Moi drodzy, potrzebujemy takich spotkań. Powinniśmy się radować, kiedy wspólnie, razem uwielbiamy Pana Boga. Wiecie, zmieniły się czasy od Dziejów Apostolskich. Prawdopodobnie zmieniło się wszystko od momentu napisania tej księgi. Zmieniły świat się wkoło, zmieniła się technika, medycyna, zmieniły się ubiory, zmieniły się zwyczaje, zmieniły się rządy, zmieniły się układy krajów na świecie, ale jedna prawda się nie zmieniła. Jak Bóg chciał, aby pierwszy Kościół oczekiwał w modlitwie Boga, tak do dzisiaj te Boże standardy są dla nas, amen. Wiecie, Bóg chce, aby ustawicznie, niezależnie w jakich dziejach żyje Kościół, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach jedna cecha powinna wyróżniać Kościół. Kościół oczekujący Jezusa Chrystusa, oczekujący Bożej ingerencji w życie nasze. I wiecie, kiedy jestem tutaj, ja też tego oczekuję. Też oczekuję, że Pan Bóg dzisiaj będzie dotykał się mojego, twojego czy naszych serc. Tutaj siostra przeczytała fragment na początek, zachęcając nas do uwielbienia, o tym, że stanęło wielu śpiewaków, wielu muzyków, wielu kapłanów, aby uwielbiać Boga. I co się stało? I Bóg się do tego przyznał. I Bóg to, czego oczekiwali, zaczął realizować wśród nich. I chcę wam powiedzieć, że nie ma złego czasu na modlitwę, nie ma złych okoliczności na modlitwę, nie ma złego miejsca na modlitwę. Bo popatrzcie, w Dziejach Apostolskich znamy taką historię, ja zaraz odniosę się, dlaczego powiedziałem tutaj o tym, co siostra mówiła, ale popatrzcie, setki śpiewaków i muzyków, a oto w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale Sylas i Paweł trafiają do więzienia. Są w wewnętrznym lochu, są ubiczowani, są zakuci w dyby, jest tylko dwóch, nie ma śpiewaków, nie ma instrumentalistów, nie ma otoczenia sprzyjającego uwielbieniu, nie ma otoczenia sprzyjającego temu, żeby mieć dobre myśli na jutro, bo nie wiemy, czy przeżyjemy. Ale wiecie, co oni robili? Oni oczekiwali Boga i chociaż nie mieli tego wszystkiego, co dotychczas, śpiewem i modlitwą o północy wielbili Pana Boga. I co się zaczęło dziać? Tak jak tutaj w tej historii, co siostra czytała, Bóg wstąpił do świątyni i kapłani nie mogli ustać. To miejsce się wypełniło Bożą chwałą. To Paweł i Sylas, którzy oczekiwali tego samego w więzieniu, wielbiąc i wołając do Boga, doświadczyli, że więzienie wypełniło się mocą Bożą. I tam ludzie zaczęli być przemieniani, a oni zostali uwolnieni. Wiecie, żyjemy w trudnych czasach, ale nie ma tak trudnych czasów, aby zaniechać modlitwy. Nie ma tak trudnych okoliczności, byśmy przestali jako Kościół wołać i oczekiwać, Boże, potrzebujemy Twojej inspiracji, potrzebujemy Twoich dotknięć. Może dzisiaj jesteś w takim miejscu, w jakimś trudnym miejscu, w trudnych okolicznościach. Oczekuj Pana Boga, wołaj do Niego, wzywaj Jego imienia, a wierzę, że Pan Bóg chce nas dotykać. Wiecie, powiem jeszcze jedną myśl, którą kocham co do modlitwy. Nie wiem, jak wy patrzycie na Kościół, ale ja kocham Kościół. Dzisiaj się wiele różnych rzeczy mówi o Kościele, ale Kościół jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Wiecie, znowu ja dzisiaj wszystko mówię o Dziejach Apostolskich, bo one są dla mnie inspiracją do modlitwy. Pamiętacie historię, kiedy Jan i Piotr zostali pojmani, dlatego że uzdrowili chromego, głosili Ewangelię o Jezusie, przyszli, pojmali ich, stanęli przed Radą Najwyższą i tam jest pewna rozmowa z tą Radą Najwyższą, ale ta rozmowa kończy się w taki sposób, że ci ludzie doszli do wniosku, nie wolno wam głosić Ewangelii, nie możecie występować w imieniu Jezusa, wypuszczamy was, ale żeby to się nigdy więcej nie zdarzyło. Wiecie, widzimy trudne okoliczności, oni wiedzieli, że ci ludzie nie żartują, bo jeszcze niedawno zabili ich mistrza, byli gotowi doprowadzić ich mistrza na śmierć. Ale wiecie, co lubię w tej historii? Jest napisane tak, a gdy zostali zwolnieni, Piotr i Jan, gdzie poszli? Wiecie, kocham to słowo. Poszli do swoich. Wiecie, pierwsze kroki skierowali do wspólnoty, do braci i sióstr, do kościoła. I wiecie, po co tam przyszli? Opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli,
zaczęli debatować nad tą sytuacją. Zaczęli się użalać nad tą sytuacją, zaczęli narzekać na władzę, zaczęli obmyślać strajki i protesty, zaczęli myśleć, jak temu się przeciwstawić, tak jest napisane? Albo może stanęli i mówili, oj, jak to jest źle, w tym kraju nie da się tak żyć. Wiecie, nie. Kiedy przyszli do swoich, to nie po to, aby żyć tym problemem, ale kiedy powiedzieli, jesteśmy w miejscu problemu, to jednomyślnie zanieśli głos do Boga. Wow, wiecie, kocham ten fragment. Wiecie, zanieśli głos do Boga i wiecie, jaka była Boża reakcja? Werset 31, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i z odwagą głosili Ewangelię. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo czasami jesteśmy w trudnych miejscach, jak Piotr i Jan, w różnych trudnych zmaganiach. I wiecie, chrześcijanie czasami podejmują złą decyzję. Zostajemy w domach, bo jest źle, bo upadłem, bo jestem zniechęcony, bo przechodzę problemy w domu, bo przechodzę problemy ze zdrowiem, bo przechodzę zmagania z moją wiarą. Ale wiecie, to, co powinniśmy robić, kiedy jesteśmy w trudnych miejscach, to iść do swoich. Amen? Bóg chce, aby ludzie, którzy przychodzą problemy, wierzący, zmagania i upadki, nie zostawali sami z tym problemem, z tym zmaganiem. Wiem, że to jest trudne, bo czasami się nie chce, bo czujemy się obciążeni. Ale wiecie, ja uczę nas zbór, uczę sam siebie. Kiedy jest źle, róbmy to, co Piotr i Jan. Idźmy do swoich, ale nie po to, aby narzekać. Może musimy powiedzieć o tym, co nas boli, ale nie potrzebujemy tego kontynuować. Ale musimy robić to, co dzisiaj. Boże, wznosimy swój głos do Ciebie. I wiecie, Pan Bóg zmienia nie zawsze okoliczności, ale zmienia nasze serce. Wiecie, ile razy szedłem na modlitwę, pastorowi opuścić modlitwę jest trudniej, tak? To tak jakby do pracy nie poszedł. Ale moi drodzy, z drugiej strony, ile razy też my, pastorzy, jesteśmy w trudnych miejscach. I wiecie, jak wtedy jest ciężko prowadzić nabożeństwo? Jak wtedy jest ciężko usłużyć? Poprowadzić modlitwę, ale jeszcze nigdy, wybierając Kościół, nie wyszedłem taki, jaki tam wszedłem. Chociaż przyszedłem zbity, chociaż przyszedłem zgnębiony, obciążony. Wiecie, stojąc z braćmi i siostrami, ze swoimi, wielbiąc Boga, doświadczałem zmian, której nie doświadczyłbym, będąc w domu, zostając, mówiąc sobie, muszę sobie sam poradzić. Popatrzcie na siebie, obróćcie się na siebie, proszę was, pokręćcie głowami. Chcę zadać wam pytanie, czy ci ludzie, którzy siedzą obok was, to są swoi? Czy traktujecie tych ludzi jako swoich? Bo Bóg chce, aby tak było. Bóg chce, abyś w trudnych momentach szedł do swoich. Ale nie tylko po to, aby mówić, co jest, ale po to, aby razem zanieść głos do Boga, a Pan Bóg będzie dotykał naszych serc. Dlatego, moi drodzy, tak krótko chcę was dzisiaj zachęcić do tego miejsca, w którym jesteście, do tych spotkań, które pielęgnujecie, rozumiem, tutaj we wtorki, kiedy dzisiaj mam przywilej być z wami i z wami się modlić. Bo wiecie, że też jesteście wśród moich, dlatego bo Kościół Jezusa Chrystusa nie jest tylko w Ustroniu czy w Zdzieszowicach. Wszędzie, gdzie są rozsiane Jego dzieci, są swoi. Możemy się nie znać z imienia, ale być jednego ducha i kiedy wchodzimy w zgromadzenie, chcemy wielbić tego samego Boga. Chcemy się do Niego modlić. Dlatego chcę was pobłogosławić tą krótką zachętą. Niech dom Boży będzie domem modlitw. Jeszcze jedna myśl, bo popatrzyłem na mojego kochanego brata Dawida, kiedy siedzieliśmy jeszcze z waszym pastorem chwilę przed spotkaniem, rozmawialiśmy o dietach. Wiecie, to jest takie magiczne słowo dzisiaj. Każdy jakąś tam dietę sobie wymyśla. Dieta ma do siebie to, że coś jemy lub czegoś nie jemy. Chcę wam powiedzieć, że zdrową dietą dla Kościoła, dla stanu Kościoła, bardzo ważną dietą, która jest potrzebna, jest to modlitwa. Kościół musi mieć dietę bogatą w modlitwę, aby być zdrowym, aby być w kondycji. I ta dieta się nigdy w Bożych oczach nie zmieniła. Jak Jezus mówił do pierwszych uczniów, oczekujcie. Tak mówi do pierwszego Kościoła. Pewnych rzeczy nie potrzebujecie. Możecie usunąć ze swojej diety. Ale Kościół ma być Kościołem i domem modlitw. Ma być przesycony modlitw. To jest coś, do czego Pan Bóg się przyznaje i coś, co ma mieć udział w życiu każdego z nas. Dlatego niech Pan Bóg was błogosławi. Niech Pan Bóg was tutaj buduje jako zbór i każdego z nas. Nie wiem, czy mogę, ale chciałbym się pomodlić. Tak, mogę? No jak już powiedziałem, to muszę, nie?
Słuchajcie, chcę się z wami pomodlić. Nie wiem, jaki jest plan, ale chcę, abyśmy podziękowali za wasz zbór, za zbór w Zdzieszowicach. Podziękowali za swoich. Na pewno będzie dzisiaj czas jakiejś modlitwy o potrzeby, kiedy możesz powiedzieć, jestem wśród swoich, jestem w potrzebie. To jest łaska, kiedy ktoś się o ciebie modli, więc na pewno też taka możliwość będzie. Ale powstańmy, moi drodzy, i podziękujmy Bogu. I niech to będzie czas, kiedy powiesz, Boże, oczekuję. Ja nie chcę tylko tu być, ale faktycznie ja chcę oczekiwać Twojego dotknięcia. Jezu, ja dziękuję Ci, że może tak nieplanowanie jestem dzisiaj na tym miejscu, ale Panie, dziękuję Ci za to, że mam przywilej modlić się z Kościołem. Panie, ja się chcę cieszyć modlitwą. Ja chcę czerpać radość, słysząc moich braci i siostry, których nawet nie znam z imienia, ale wiem, że jesteśmy w jednym Kościele. Żyjemy w czasach niepokoju, może w czasach zawieruchy, ale Panie, Ty wzywasz Kościół ustawicznie, abyśmy nawet jak Paweł i Sylas w tym więzieniu, w tych dybach, w tych ograniczeniach, w tym, że nie możemy wyjść z tego więzienia, ale musimy być w nim, bo zakuci jesteśmy w dyby, abyśmy podejmowali decyzję, że jesteśmy Kościołem, który jest domem modlitwy, nie domem narzekania, nie domem utyskiwania, nie domem szukania rozwiązań, ale domem, który wypełnia się jednomyślnym, wspólnym, na jednym miejscu czasem uwielbienia Boga. Dlatego, Boże, dziękuję Ci, że to jest czas, w którym oczekujemy Ciebie. Panie, my naprawdę chcemy dzisiaj oczekiwać Ciebie. To się nie zmieniło dla Kościoła. Jak pierwszy Kościół miał oczekiwać wylania Ducha Świętego, tak wierzę, my ustawicznie potrzebujemy być Kościołem, który oczekuje. A tym miejscem oczekiwania jest właśnie modlitwa. Kiedy wzywamy Ciebie, kiedy musimy się zatrzymać, kiedy musimy zostawić obowiązki, kiedy musimy zostawić pracę, kiedy musimy zostawić dzieci, kiedy musimy zostawić wszelkie zmagania i idziemy na jedno miejsce do swoich, aby razem wielbić Ciebie. A Boże, wierzę, że to jest miejsce ubogacenia Kościoła. Ja też błogosławię tych, którzy przyszli z ciężarami na to miejsce. Boże, dobrze, że przyszli do swoich. Boże, bo diabeł chce separować, abyśmy sobie sami radzili, abyśmy nie potrzebowali Kościoła, abyśmy próbowali sami sobie poradzić. Ale Twoje myśli o Kościele są inne. Idźcie do swoich i brzemiona jedni drugich noście i okazujcie sobie miłość i módlcie się o siebie. Panie, jakie to jest błogosławieństwo być częścią Kościoła. I dlatego dziękuję Ci za zbór w Ustroniu, że mogę czerpać z tego, że mogę czerpać dzisiaj z tej możliwości uwielbiania żywego Boga. A Ty, Panie, czyń Twoje dzieło i spraw nas głód, aby ta dieta chrześcijańska była bogata w modlitwę, aby była obfita w modlitwę, a będzie to składnik naszego zdrowia, a będzie to składnik naszych sił, a będzie to składnik tego, że nawet pomimo trudnych czasów będziemy zdrowi duchowo, będziemy silni, Panie Boże, bo ta siła jest z nieba, poprzez społeczność z dawcą życia. Chwała Tobie niech będzie i błogosławię Ciebie na tym miejscu. Amen.